Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o takich trzech przeszkodach do przybliżenia się do Boga, rozwoju duchowego. Potężne trzy przeszkody. Pierwsza, postawa Zosi Samosi. Druga, zniechęcenie. Trzecie, zniecierpliwienie. Zapraszam Was do rozwoju ducha poprzez Biblię. Wielu z nas zniechęciło się na przykład w rozmawianiu z kimś, bo on i tak nie zrozumie. Wielu z nas się zniechęciło w odbudowywaniu jakiejś relacji, więzi, no bo to już skreślona jest ta osoba, no nie da rady, no tyle razy próbowałem, ona nic nie rozumie. Wielu z nas zniechęciło się w tym, żeby na nowo zacząć jakieś przedsięwzięcie, jakieś cele sobie postawić, ponieważ już tyle razy próbowałem, w związku z tym nie warto więcej tego robić. Bywa w życiu tak, że rzeczywiście trzeba zostawić pewne rzeczy, ponieważ to było rzucanie się z motyką na słońce, ale są takie sytuacje, w których nie można odpuścić. Nie można postawić kreski i powiedzieć, tutaj jest grób i tutaj nie wracam i tutaj pogrzebałem jakąś sprawę albo osobę. Są takie sytuacje, o nich chcę Wam powiedzieć. Na podstawie świętego Piotra, nie świętego jeszcze, Szymona, który właśnie był taką Zosią Samosią i to nic dobrego nie dało początkowo, a później okazało się, że sprowadziło wiele łask Bożych na niego i w ogóle zmieniło jego życie. To rozczarowanie i zniechęcenie i ten noc pełna rozczarowań zmieniła jego życie. Posłuchajcie tego fragmentu. Łukasz 5 rozdział od 4 wersetu. Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Pamiętajmy o tym, że to jest początek powołania Piotra, a więc on nie jest jeszcze święty, wręcz przeciwnie, on wypowiada prawdę o sobie. Panie, jestem człowiek grzeszny. Z tymi swoimi grzechami wypłynął na jezioro i chciał po swojemu coś zrobić, chciał po swojemu zaradzić sytuacji rodzinnej, chciał zarobić po prostu na rodzinę, chciał rozwiązać jakiś problem, chciał się wykazać. Chciał po prostu owocnie pracować. No, któż z nas nie ma tak właśnie, że gdy przystępuje do jakiejś misji, zadania, podejmuje się jakiejś pracy, umowy zlecenia, cokolwiek, no to liczy na to, że to będzie miało efekty, wyniki. I czasami zakasujemy rękawy i po prostu wypruwamy z siebie żyły, żeby było jak najlepiej. Może się okazać, uwaga, to jest ważne, skup się, może się okazać, że właśnie taka noc nieprzespana i taka noc, w której nic nie osiągnęliśmy, taka noc, w której nie ma żadnych efektów, wyników, jesteśmy rozczarowani, ta noc właśnie może sprowadzić na Ciebie spotkanie z Jezusem. Ta noc może spowodować, że spotkasz Jezusa, który powie Ci jeszcze raz, ale to nic nie da. Jeszcze raz, ale już próbowałem. Jeszcze raz porozmawiaj, jeszcze raz się podejmij, jeszcze raz zawalcz o swoje małżeństwo. Jeszcze raz spróbuj poukładać pewne sprawy, jeszcze raz zawalcz ze swoim nałogiem, jeszcze raz pójdź do spowiedzi, ale to nie działa, jeszcze raz spróbuj to zrobić. Ale jestem rozczarowany, ale sam widzisz, że całą noc nic nie dało, jeszcze raz, tylko tym razem ja Ci to mówię, żebyś to zrobił, tym razem ja sprawię cud. Tym razem czarno na białym będzie widoczne, że Twoja postawa Zosi Samosi prowadzi do rozczarowań, a moja łaska sprawi, że Twoje serce się napełni.
nie tylko łódź rybami się napełni, w taki sposób, że aż sieci będą się rwać, że to wszystko będzie jakoś nadobfite, za dużo tego wszystkiego będzie. Ale moja łaska sprawi, że Twoje serce będzie tak obfitowało w łaskę, że będzie się tam wlewać po prostu, wlewać na zmysły i będzie wielka rozkosz w zmysłach, wylewać się będzie na innych. Inni będą patrzeć na Ciebie, no ale jak, no taki nieudacznik życiowy, jak to się jemu udało? Na Twoje słowo zarzucę sieci i mam nadzieję, że Ty teraz usłyszysz to słowo, że nie kiedyś tam, gdzieś tam, za górami, za lasami. Teraz usłyszysz to słowo tu, wygłoszone na YouTubie. Zarzuć sieci na połów. Spróbuj jeszcze raz zawalczyć o coś, co jest dla Ciebie ważne, z czego nie powinieneś rezygnować. Spróbuj jeszcze raz podjąć się tego, żeby zawalczyć ze swoją złością, ze swoją nieczystością, zawalczyć ze swoją zazdrością, zawalczyć ze swoją pychą. Włóż dumę do kieszeni. Zawalcz na nowo o ten związek, którego odpuścić nie możesz, o swoje małżeństwo, o dziecko. Zarzuć jeszcze raz sieci na połów, ale nie jako Zosia Samosia. Nie jako Zosia Samosia. Połóż nadzieję we mnie, mówi Bóg. Połóż nadzieję we mnie. I to nie będzie proste, tak samo jak nie jest proste, żeby zarzucić sieci na połów. To jest duża sztuka, żeby nie wpaść do wody. Kto łowił na łódce, ten wie, że to łatwo się tak może to wszystko przewrócić. Wpaść można do wody i się wkręcić w te sieci. Później człowiek taki pozniewalany tonie w sieciach tego świata, zamiast złowić i mieć w ręku owoce Bożego działania. I z jednej strony wiemy, że trzeba nieść swój krzyż. Tak. Rozczarowania są nam potrzebne, żeby przyjąć moc Bożą. Ale pamiętaj, Wielki Piątek to tylko etap. Twoim przeznaczeniem jest obfitość, obfitowanie. Pan Bóg chce Cię nauczyć obfitować, bo my czasami nie potrafimy dużo przyjmować, chcemy mało. A Pan Bóg chce w Twojej nocy, w Twoim rozczarowaniu, w Twoim smutku z powodu tego, że tak dużo czasu straciłem, a wyników nie ma, przyjść do Ciebie teraz. Czy nie miałeś czasami takiej sytuacji ostatnio właśnie, że tyle rzeczy robiłeś i ktoś to skreślił, ktoś to odrzucił, ktoś to dał do poprawy, ktoś tego nie docenił? To jest czas Bożego nawiedzenia Ciebie, w którym Pan Bóg Ci mówi: ja chcę Ci powiedzieć, zarzuć sieci na połów, jeszcze raz spróbuj, jeszcze raz spróbuj, jeszcze raz. Zarzućcie sieci na połów. I możliwe, że dostaniesz taką obfitość łaski, że w Twoje serce wstąpi poczucie niegodności. Panie Boże, to odejdź ode mnie, bo nie no, z takim kątem, jak tu z Tobą relacje i przyjaźń rozwijać. A Pan Bóg Ci powie: nie bój się, nie bój się. Tu i teraz Ci mówi: nie bój się. Odtąd ludzi możesz łowić, będziesz łowił. Odtąd ludzi, nie tylko Ty skorzystasz, wiele ludzi na Twojej posłudze skorzysta. Na słowach błogosławieństwa, które będą wychodzić z Twoich ust. Błogosławione momenty ciemnej nocy rozczarowania, które sprowadzają Bożą łaskę i Boże obfitowanie. Ja Cię błogosławię, byś nauczył się przyjmować dużo od Boga, obfitować. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zerknij i skorzystaj. Więcej materiałów jest na tym kanale. Zasubskrybuj z powiadomieniem, by nie przegapić ich.